Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i oczywiście widzimy się w grze Gordian Quest. No więc tak. Dzisiaj pora wyruszyć już do ostatnich sekwencji związanych z dawną nekropolią i w ogóle. Jednak zanim to, to powiem wam szczerze, zastanawiałem się, czy by nie wymienić trochę drużyny. I powiedzmy, że jak zakończymy tą sekwencję, to można by się tym zajmę, a póki co tutaj mamy mroczny las, tutaj mamy dawną nekropolię. Ewentualnie mamy... Tam tak, nawet nie nekropolia, wrzosowiska teraz. No tak. Jest tutaj wszystkie te problemy, dylematy, inne takie rzeczy. No ale dobra, nie będziemy przedłużać. Lecimy na potyczkę z hordą. Marnując trochę zapasów, których zapomniałem dokupić. No i parę innych rzeczy, ale nie mam co się przejmować. Damy radę. No i tak, zobaczymy jak to będzie. To mamy do dyspozycji następujące karty. Jeden atak, jedno leczenie, dwa ulepszenia amunicji i poruszenie się. Robimy poruszenie się, odrzucamy amunicję. Daliśmy za co unik. Był on w ogóle potrzebny? Tego co widzę, to nie. Ale tak, niestety ten gość będzie bardzo szybko się ruszał, więc trzeba go wyeliminować. Tak więc no. Przynajmniej się przydał efekt krytyków. O, kurde. Tutaj mamy takie do podpalenie. Takiego z cierniami. O. Podpalenie wydaje się być groźniejsze póki co, więc. Smutna sprawa, będę zmuszony użyć aż dwóch efektów. Dobra, więc przesunimy się tutaj. Na niego rzucamy to, żeby otrzymywał obrażenia. Tutaj tak. Tak, pozbędziemy się odpalacza. Zachowujemy to. Bo oczywiście mam teraz też jedną zachowywaną moc. Tutaj. Dostaję trochę trafień krytycznych, ale czy to jest potrzebne? Nie sądzę. Tak. Teraz rzuci tam pułapkę. Tak, nie będę się tym przejmował, lepiej będzie, jeśli po prostu wykończymy gościa. Nawet zabierając po części, powiedzmy, expy naszemu krwawemu magowi. Który definitywnie, naprawdę, coraz co bardziej mi się wydaje, że jest jakiś spokrewniony z jakimiś kotami. Oczywiście to może być jakiś mój problem czy coś. Tak, to może być po prostu błędne myślenie. Ale teraz dobra, mniejsza z tym, stajemy tutaj. Tutaj. I czekamy teraz na tylko i wyłącznie kartę, która, pamiętacie, daje fajne bonusy, jeśli stoi za wieżyczką. Teraz tak. O, i to było wredne. Nawet bardzo. Ale co zrobić, jak się nie patrzy na działanie karty, to wiem, tak to jest. Mhm. Ty otrzymujesz obrażenia wręcz za 10 punktów w atakującym, plus 3 punkty obrażenia do atakującym tej samej kolumnie. O, ciekawe. Dobra, wredny gościu, ale... A dobra, on już miał sobie atak. Tutaj mamy przyciągnięcie jego, a tutaj to... Dobra, dobra. Kudo to sobie możecie przyciągać. Dla niego to jest problem. Tak więc... Kończmy po prostu tego gościa. Mógłbym zrobić tak, ale po co? Lepiej użyć. Chociaż nie. Bijemy jego. Nie, użyję tego. W następnej rundzie po prostu prawym strzałem dobijemy kogoś innego i będzie spokój. Dobra. Zostawiam właśnie krwawy strzał. Teraz tak skrucha. Ciekawe. Nie pamiętam do końca tego, ale... Też dobra, ciężko powiedzieć, nie pamiętam jak sam to brałem niedawno. Ten przyciągnie, więc fajnie byłoby się go pozbyć. Ten natomiast w Polce, więc... Chyba nie muszę mówić, co jest istotniejsze. Może udałoby się dobić obu? O, niestety nie.
jak go użyję, to potem nie będę miał jak użyć smajca. Zresztą w sumie świętego uderzenia, no ale ja to mówię z angielskich nazw. Jak już wspominałem, niejednokrotnie długo siedziałem na angielskiej wersji, nawet nie wiedząc, że polska ma zostać wydana. Dobra. Trochę trudno. Otrzymamy obrażenia ponownie za jakieś takie głupie rzeczy. Przynajmniej zrobimy to tak. I najgorzej, ciernie. Ale na całe szczęście, jak mówiłem, może jakoś sobie poradzimy, ewentualnie wykorzystamy wieżyczkę do dobicia gościa. O, proszę, nawet się chyba uda. Tak. I na końcu tak, dobra. A, wygląda na to, że wieżyczka go dobije, więc udało się uniknąć konsekwencji. A nie, nie dobiło. Ale kolce zeszły, więc... A widłami go nawet nie zasłużył sobie na krwawy strzał. Dobra. Się udało i co? Tu mamy różdżkę, filar płomieni, wytwarza polącą ziemię. Ciekawe. Jeden do inteligencji, nie aż takie dobre. Dwa obrażenia od zaklęć fajne, ale niestety mamy coś, co daje 4, więc no nie. Teraz tak. Nie. Ciekawe, ale jednak nie. Wezmę szczerze to. Wydaje się być najsensowniejsze. I jeśli komuś miałbym dać takie coś, to definitywnie... Definitywnie właśnie będziesz. Okej. Nie rozumiem do końca, o co chodzi z tym aktywum, więc powiedzmy, że jeszcze nie będę ryzykował. Ale tak, jakieś ciekawe efekty będą po tej całej aktywacji. Dobra, teraz idziemy tu, bo mamy rannych. Odnowimy trochę zapasów. No i idziemy tam. Licząc oczywiście na to, że uda się bez większych komplikacji to zwyciężyć. No, bo jednak nie ukrywajmy, nasze umiejętności zazwyczaj są nie najlepsze. Delikatność, czuwanie. Dobra. Tego się nie pozbędę od razu, ale... troszeczkę osłabić, ewentualnie tak. I wydaje się to być dużo lepszą opcją. Dobra. Ostatni punkt, który masz w takim wypadku, poświęć na podniesienie pieniędzy. I mamy tak. Coś takiego. Coś takiego, więc pierwszy już... Po prostu pokonany, teraz tak, tak. Głównie po to, żeby podleczyć, wiecie, każde leczenie jest bardzo cenne. Zachowaj barierę. Prawda, teraz zaatakuje nie wiadomo kogo, ale... Czy to ataki kiedykolwiek były problemem? Moim zdaniem nie. No. W szczególności jeśli nasz tutaj... prawy mag właśnie ma szybkie akcje. Dobra. Jeden do zręczności. Jeden do zręczności. Czy masz coś podobnego? Dokładnie takie samo. Może tylko z innymi kolorami na runy. Tutaj mamy dwa czerwone. Tutaj mamy niebieską i zieloną. Jeden do siły. Przyjemny efekt, ale jednak wolałbym spasować. Nie używać jeszcze tego wszystkiego. Jeszcze nie wszyscy, więc nie wiem, gdzie tutaj jest sposób. Zdarzenia. Wiecie, trzeba sprawdzić wszystko. Okej. Okay. Trafiasz na samotny namiot w środku lasu. Sprawia wrażenie opuszczonego, ale zapach palonego drewna i żaru wciąż nosi w powietrzu. Wołasz, ale odpowiada ci tylko krakanie wron. Odejdź, znajdź nie kradziony, okradnij namiot. Powiedzmy, że to. Opuszczasz polanę, niczego nie ruszając. Dobra, węzeł. I chyba mamy to, teraz. Ciekawe, czy ludzie kapitana Rodrika mieli więcej szczęścia. Może warto wrócić do garnizonu i się dowiedzieć. Dobra.
tutaj, teraz stąd do garnizonu. No i wygląda na to, że właśnie zaliczyliśmy kolejnego questa, więc jej. O, to ty. Właśnie się zastanawialiśmy, kiedy znowu na ciebie trafimy. Moim zwiadowcom udało się dowiedzieć, gdzie jest kryjówka sekciarzy. Wymagało to nieco perswazji, zanim jeden ze schwytanych sekciarzy wyjawił jej położenie. Niestety, biedak był zwykłym szeregowcem, więc nadal nie mam pojęcia o ich zamiarach. Chłam się do ich siedliska i dowiedzieć się, co planują. Takie dosyć typowe, ale dobra. I teraz gdzie jest miejsce zdania? Dobra. W takim wypadku stąd do wrzosowisk. A z wrzosowisk idziemy już bezpośrednio tam nawet. Chociaż... najpierw pójdźmy na chociaż jeden obóz. Wiecie, nie korzystam z bardzo z obozów, więc... warto skorzystać. Co prawda, oczywiście to zajmuje czas i... przez to szybciej tamten gość będzie mocniejszy, ten cały zły. Ale tak, nie ma co się przejmować. Teraz tak, 3 punkty wyczerpania, zwiększenie rangi. Musimy mu to robić. W sumie nie tylko jemu, ale ogólnie jemu na przykład. Potem tutaj mamy... Nie potrzebujemy tego, tego też nie. Powiedzmy, że podsycimy ogień. 1 punkt wyczerpania. Do 3 zapasów. Akurat się udało, 1 zapas oczywiście, jakby inaczej. Tym razem on to, ona to. 2 zapasy, dobra, tym razem się opłaciło. Teraz tak. Mamy zakopany przedmiot, losowy przedmiot i improwizacja. Okej, od razu mamy coś. Równa inteligencji, przyjemna rzecz. Teraz ciepły posiłek. Niech ona go przygotuje. On pójdzie zbierać. Ocalne, bo właśnie 2 punkty zmęczenia się traci w ten sposób. Więc tak. No dobra. I nasz kudo przy okazji ma już zwiększenie rangi. Tutaj podniesienie rangi zmienia to, że 8 punktów krwawienia. Fajne, ale nie czuję, żeby to było to. Tutaj 32 obrażenia, przepraszam bardzo. Zdecydowanie. Ale zanim coś, to wszystkie te magiczne włóczyny trzeba ulepszyć. Teraz ciepły posiłek. Tutaj. Ugotuj posiłek. I ugotuj posiłek. Coś jeszcze tutaj jest takiego potrzebnego? Nie. Mógłbym jeszcze bardziej to wykorzystać, ale nie wiem, czy jest taka potrzeba. Powiedzmy, że pójdziemy po zapasy, jako że oni gotują. Akurat dostanę 2 posiłki, będzie w pełni sił. Jeszcze mamy nadmiar czasu, tutaj mamy 3 punkty czerpania, 5 godzin. O. Warto jeszcze ryzykować, mam 6 godzin tylko. Trzeba będzie to zgrać z tym, żeby posiłek dostał. Trzeba w sumie 2 posiłki, dobra. Zrobimy to w ten sposób, po prostu 2 posiłki będą idealnie wtedy, kiedy on będzie kończył. Jeszcze raz. Tutaj podsycanie ognia. Zbieranie trzeba w ogóle wykorzystywać. Tak, czemu nie? Dużo zapasów, super. Przedmiot. Teraz zapasy. Mam bombę. I 3 zapasy. Jak widzicie, można nieźle w ten sposób sobie działać. Teraz tak, 1 posiłek. I w sumie, czy coś jeszcze trzeba robić? Chyba nie. Przeminęła. Jesz posiłek. 2 posiłki dla Kudo. No i tak, w ten sposób mamy jeszcze lepsze ulepszenie. Jedno. Oczywiście, żeby nie było na przyszłość, obiecuję, że innym też to będę robił, nie tylko jemu. Ale no, póki co on jest naszym głównym... no, główną potęgą obrażeniową, więc tak. Najbardziej sobie zasłużył na to wszystko. Okej, zamiast 32 będzie 37. 4 więcej za każdy punkt krwawienia. Potężne, ale... jednak wolałbym polegać póki co na tańszych rzeczach. Przykładowo na tym. Po prostu czuję, że to jest
Po prostu mus. Dobra. Więcej już nic nie robimy. Udało się perfekcyjnie to wykonać, bez żadnych kar, jeszcze nawet w sumie z bonusem. Mam więcej zapasów niż było na początku. Ale dobra, schodzimy. I dobrze. W słabym świetle podchodni widzisz spryskaną krwią... Tak, spryskane krwią, nie spryskaną krwią, okej. Okay. Ale spryskane krwią ściany jaskini. Wzdłuż nich sterty kości. Jakieś bestialskie eksperymenty mają tu miejsce. I widzę, że to trochę to rozbudowane. Eksploracja jakoś tak mnie nie zastanawia. Wydarzenie oczywiście. A potem... Jak już ten, jak to się nazywa? Skończy się... Wydarzenie, idziemy na bitwę. No i zbadaj, wynik pozytywny albo negatywny. Ach, oczywiście, po raz kolejny ten sam wynik, który był wcześniej. Mamy nieumarłych. Ale tak, nieumarli to nie jest jakiś wyjątkowy problem. Nawet z tego typu. I teraz tak, jakie mam tutaj opcje? Przesunięcie się, czy oczywiście to zrobię. Czyli 19, 17, 13, 17. O co myślę, że tutaj tak zrobię. I w sumie nie ma więcej co robić. Tutaj można cokolwiek zarzucić, żeby dobić, więc... Powiedzmy tak. Tamtego nie trzeba aż tak się przejmować, że nim... Co prawda, chociaż nie, dwóch ona zaatakuje. Ja o tym nie pomyślałem, ale dobra. Uda się go pozbędzie. Jestem tego prawie pewien. Ze wszystkich rzeczy, które chcę zachować, jest to... Ładowanie many. Idziemy tutaj i... No, może nie wykończę tak, jakbym tego chciał, ale... Wykończę w inny sposób. Bo tutaj już od samego mrozu padnie, tutaj tak. A proszę, nawet nie ma dni od mrozu. A od hemofilii. Jak to tam się nazywa ta zdolność wspaniała? Po prostu... Naprawdę nie ma się czym przyjmować. Porwasz nad swoim pechem, który są na jeden los, no to już jest wredne. To jest naprawdę wredne, a tutaj mamy bezpieczne przejście. Póki co nie, idziemy na pajączki. Wiecie, no pajączki, przyjemna sprawa, one są totalnie niegroźne. Jeszcze w pierwszej turze w większości przypadków one krzyczą na nas. Ten nie chce krzyczeć, no to za karę dostanie ze strzały. A tutaj strzelamy w ten sposób, tak, super. Koniec rundy, ten też nie krzyczy, więc dostanie z tego. Po sprawie. I prawie po sprawie, więc tak, tutaj barierę potwierdzamy. No i na moją magiczną włócznię go. Wygrane. Co dodać? Naprawdę, nie ma co dodać. Teraz tak, kapliczka. Zobaczmy, co się w niej kryje. Oczyszczony obszar daje jeden punkt losu, duchowy niedźwiedź. Jeden elitarny, obszar na przykład przez nieumarłych. Użyjemy jednego, przez bandytów, pomóż ci duchowy jastrząb. Nie, jeszcze jednego. Duchowy niedźwiedź, no... nie będę używał więcej, bo chcę mieć zapas na inne kapliczki, no ale proszę cię, Goro, nie chcę takich efektów, ja chcę lepsze efekty. I przy okazji odkrył nam jakieś walki, o których nawet nie miałem pojęcia. Dobra. Tam, albo iść tutaj. A ja zaczniemy tutaj, bliżej jest. Jakoś to będzie. No i mamy też zejście już niżej, z którego bym, szczerze mówiąc, chciał skorzystać, ale nie jestem pewien, czy warto od razu. No i mnóstwo wrogów. To byłoby problemem, gdyby nie fakt, że nie będzie problemem. Jak 8 w niego. 9 w wieżyczkę. Kolejne 9 w wieżyczkę. 8 w nikogo i 8 w wieżyczkę. Czyli wieżyczka bardzo dużo dostanie. Dobra. Czyli priorytetem jest pokonanie jej. Nawet nie będzie trudne z tego, co widzę. Bardzo łatwe. Nie będę udawał, że jest inaczej. Po prostu zakończ. Przestawiaj sobie to. I tak, kudo. Czy ty masz coś, co jest koniecznie potrzebne, żeby jakoś to przezwyciężyć wszystko? Chyba nawet nie jest to aż takie potrzebne, żeby przezwyciężyć. Widzicie, tutaj pytam go o takie rzeczy, myślę, czy myśli to przezwyciężenie, a przecież jego zwykłe ataki od tak, no... Na przystyknięcie palca będzie stwierdzał wszystkich. To jest trochę błąd, że tak o tym myślę w ten sposób. I teraz... Kurczę, nie pomyślałem o tym. Też mówiąc, zapomniałem o tym, że on chce ją zaatakować.
Moja lama. Moja lama. Moja bardzo wielka lama. Ale tak. Mimo tego, że zrobiłem, to nie ma co się przejmować. Nadal nie ma tej karty fajnej. Więc zrobimy coś takiego. I... mogę jednego. Ciekawe. Nie wiem, czemu to nie jest silniejsze od tego. Plus 2 do rangi. Obie wieżyczki. Tutaj w nią. W nią. W nią. I... powiedzmy, że tak. Lepiej byłoby wyeliminować jakiegoś wroga, który jest ciężko dostępny, więc on. No, i tym samym mogę zrobić zakryć turę. Z czystym sumieniem, z wielkim spokojem. Tarczą, żeby się pozbyć. Nie tracąc przy tym niczego. To, żeby się pozbyć. Prawda, w nią to idzie. Ja tam wieżyczkę, ale... pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Jeszcze jeden nasz towarzysz tutaj ma swoją rundę. To pokazuje, że tak. Prawdopodobnie nie ma czym się przejmować. Mogłem to może jakoś efektywniej zrobić, ale... co tam płakać nad tym, no nie ma co po prostu. Tak, wyeliminowałem wszystkich bezproblemowo. No, i wieżyczki prawie same już wykończyły robotę. Czemu nawet w sumie wykończyły, ale dobra. 13 poziom, super. Kadzidła, jakieś inne rzeczy. Tutaj mamy rękawiczki z inteligencją, życiem, magicznym mieczem. Kuszę. Tarczę jakąś. Wezmę rękawiczki, wydają się najsensowniejsze. Patrząc nawet na to, że ona nie ma rękawiczek, jak się okazało. Naprawdę dostanie jedną kartę, która jest nieszczególnie przydatna, bo polega na zielonych umiejętnościach. Ale tak, no, mimo wszystko. Warto jej dać. I teraz tak, tutaj kolejna walka, tam jest więcej walk, a zaczniemy tutaj bliżej. I mając jednocześnie nadzieję, że nie będziemy mieli jakichś wielkich problemów i tutaj... oj, niedobrze. Tutaj ciernie na początku każdej rundy. Tak, 13 w niego. Pewnie jak on ucieknie, to w nią będzie. 13 w kudo. Czyli teraz będzie w... dalej w niego. Oj, to naprawdę niedobrze. W szczególności, że mamy tylko jeden unik. Niedobrze. Dobra, to unikamy, no i trochę tego uniku sobie sam odbiorę, ale tak, no trudno. Lepsze co niż nic nie robienie. Dobra, teraz już cierni nie ma, więc trzeba wykorzystać okazję. Jak na to się... zaatakować. Super. Tutaj podejdę, to będę miał tylko dwa punkty. Ale przynajmniej będę mógł zaatakować, więc zawsze coś. Dobra, tak. Niego? Serio? Co nie mają, że wszyscy w niego chcą bić? Co będzie problematyczne. Zakończ turę, zaakceptuj. Nawet nie będzie to, nie chcę tam tego. Dobra, martwy. Wie. Korzenie i wrażliwość, jeśli tam się poruszę. Jakby mi miał to obchodzić. Jak nazwę, niestety przez to nie będę w stanie zatykować, ale rozwalę przynajmniej na przyszłość. I tak. Nie ma korzeni. Mogę się poruszyć. Nie pomyślał wcześniej, to bym go dobił, ale. To trudno. Nie pomyślałem. Teraz w nią. Jak na złość. No cóż. Trzeba zrobić co możemy. Czyli za dużo się. Obrażenia lecą jak głupie. Ale mimo wszystko jakoś sobie dajemy radę. To prawda, będąc trochę nieogarniętymi. I zapewnia wywołanie ostrzy. Gdy używasz wywołania ostrzy, otrzymujesz 20 punktów trafień krytycznych, plus 1 w umiejętnościach zręczności, umiejętnościach inteligencji, zdolności fizyczne. Ładne, ładne, co prawda. Chyba mam lepsze rzeczy dostępne. Ale naszemu czarodziejowi by to się mogło przydać. No, problem tylko w tym, że z niego nie korzystamy. Ta ma coś, co daje tylko plus 2 do
do inteligencji, a tu siły inteligencji. Nie, na razie nie będę niczego zmieniał i chyba znowu przez przypadek wolnemu mikrofona. Okej, dobra. Z tego co widzę, na szczęście to nie rozwaliło niczego. I jestem znowu jałopem, bo zapomniałem rozwinąć to wszystko. Tak, bonus do statystyk. Statystyk aż tak potrzebuję. Czy może kolejne zwiększenie rangi? Albo nie wiem co. To na wielkości talii może? Powiem wam szczerze, nie wiem. Nie wiem, w co teraz powinienem iść. Dobra, może zmniejszymy sobie wielkość talii. Póki co odblokowując jakieś umiejętności, zwiększając rangi i tak dalej. No. Tym razem niech będzie to. Zawsze większe obrażenia, wiecie. Więcej krwawienia, więcej obrażeń, w ogóle super wszystko. Więc tak. I załatwione. Kolejny talent. Szczerze powiedziawszy, to jest moim zdaniem bardzo dobry wybór. Możemy kolejne jakieś fajne coś wybrać. Tym razem dajmy na to. O, to są fajne. To jest naprawdę fajne dla naszego tamtego. Kudo. Ale póki co to nie to. Gdzieś tu było coś takiego ciekawego, to nie. Nie. To też nie jest to, czego szukałem. Fajne, ale to też nie. Wiecie co, już sam nie mogę znaleźć tego, co szukałem wcześniej. O, wszystkie wyzwania i inicjatywa. Fajne, ale to nie tego potrzebuję. Jeśli masz mniej niż 30 punktów życia, osłonę równe sile. Max ładunków furii, to też nie to. Okej. Są tu jakieś fajne rzeczy, ale nie mogę znaleźć do końca tego, czego szukam. A, dobra, nie mogę tam tego znaleźć, to weźmy po prostu. Takie. No dobrze, czy tutaj pasy, amulety, pierścienie. Później może wezmę coś lepszego. Albo gdzie ma pasy, ma amulety, ma pierścienie, więc jeśli ma to wszystko zajęte, a ma zajęte, no to będzie miała miliony różnych fajnych umiejętności, więc jej. A tu masz nasz szczelec. U niego mieliśmy iść pod coś konkretnego. A jak tak patrzę, to definitywnie pod strzelca wyborowego, więc odlokowujemy, dobieramy. I co możemy zrobić? Otrzymujesz 3 punkty zachowania. Przyjemne, delikatność. Też dużo obrażeń, wywołujesz 22 podpalenia. A to, delikatność. Po prostu oznaczamy sobie cel, potem trafiamy w niego i unicestwiamy bardzo łatwo. Fajna karta. Teraz po tym wszystkim pójdę raczej w to. A i przy okazji jeszcze kolejna kwestia, o której zapomniałem. Mistrz pułapek 3, strzelc 3, strażnik 3. Wow. Wow, nie, wiecie, tutaj coś takie. Odblokuj gniazdo synergii. Strzelc wyborowy 3 i gniazdo synergii zdecydowanie. I talent drugiego poziomu. Okej. A wiecie, nawet bym zaczął od tego, żeby mieć blisko do talentu. Gniazda synergii na rzeczy później, ale patrzę tu, tak i proszę, byśmy mogli tu jakieś super rzeczy odkryć. A więc zmiana planów, tak. Tutaj co mamy znowu? Tężne. Świętobliwa trójka. Wow. Wow, wow i jeszcze raz wow, to. Definitywnie to. To będzie dobry wybór. Dajemy jej to, to nie mam żadnego takiego idealnego podejścia. Dobra, powiedzmy, że tak. Też zmniejszymy wielkość talii, jakoś tutaj pójdziemy, no super. A nasz towarzysz tu też to już ma. I tu będzie ciężej trochę, bo mamy krwawolanca. Chodź do 3. Lancy uruchamiają się w następnym ataku, a każdy zdaje 32 punkty obrażeń. Potężne. Jakieś inne rzeczy. Tutaj mamy jakieś jeszcze inniejsze efekty. Wezmę to, niego szczerze. To akurat będzie łatwa decyzja. Idziemy w ten sposób, jeśli już. Też nie powinniśmy zmniejszyć. Dobra, tak. Najpierw zmniejszymy wielkość talii, jakieś takie inne rzeczy. Później tak, coś się pomyśli. Dobra, ogarnięte. Teraz możemy pójść na kolejną bitwę.
Tak krążymy, zwiedzamy. Wiem, że może warto byłoby się skupić teraz na zadaniu głównym, ale jakoś tak nie czuję tej potrzeby. No i mamy mnóstwo zwierzaków, które pomagają przeżywający strzał. Teraz się go pozbyć, więc tak też zrobię. Jedyny, kto będzie miał szybciej ruch, to ten i on niestety zaatakuje Kudo. Smutne. Ale nie ma przebacz, ja spróbuję jeszcze, może coś się uda zrobić z tym wszystkim. Tak. A, chwila. Ja jeszcze zanim coś to tak. Niedźwiedź, więc nie problem. Kudo. Tutaj w nią i tutaj w Kudo. Dobra, czyli tym razem osłonka nie jest potrzebna, kiedy akurat mamy ich dużo. No niestety. I teraz w Kudo zaatakuje ten pierwszy, który jest... Dobra. Czyli mógłbym go jakoś uderzyć, o nie szczególnie. Jak na złość. Mogę tak zawsze przejść. Samym się po prostu nastawić, żeby go bronić. No, tak, zrobimy też. Nie jest to może najmądrzejsza decyzja, ale. No, czuję, że po prostu warto to zrobić. Zachowam sobie lepszą barierkę. I pewnie to był błąd, że użyłem tej, a nie tej lepszej. Dobra, 9. Obrażeń jeszcze w nią pójdzie. I 10. No cóż, no. Chyba nie muszę mówić, od czego zaczynamy. Zawsze jak się to pojawi, to trzeba brać. Dostaniemy podpalenie, którego możemy uniknąć rzucając z tym. Tutaj potem tak, 12 punktów. To będzie za mało. 8 obrażeń albo 8 podpalenia. Do podpalenia może jeszcze nie dojść. Później. Mówiąc szczerze, po prostu jest to dosyć prawdopodobne, że nawet jeśli mnie podpalić, to tych obrażeń nie otrzymam. Zaryzykuję w ten sposób. A, czyli to zamrożenie wymienia. Albo zamrożony, albo podpalony. Okej, warto wiedzieć. Ale tak, ten padł na szczęście. Tam nawet się podpali. Zanim podpalenie zadziała, to musi być moja runda. Do mojej rundy mam nadzieję, że uda się już wyeliminować wszystkich. To mi fajnie by było. Tak, tutaj jeden atak nie wystarczy niestety. Ale no. Dwa za to wystarczyły. Kończymy rundę, nawet nie ma co się przejmować. Smite. No i podpalenie nie weszło nawet w moc, więc... No, to dobrze jest to. W sumie nie wiem, co więcej mogę powiedzieć o tym wszystkim. Kolejne walki. Ewentualnie można zejść na niższe piętro. No i teraz w sumie najgorsza sprawa jest taka, że nie wiem, czy warto tutaj walczyć z tym wszystkim, czy już iść dalej. Powiedzmy, że zobaczymy wydarzenie i to mi powie co i jak. Zawsze pokryty znakami kamienny ołtarz schowany w cieniu szczeliny. Na jego powierzchni jest otwór na jeden przedmiot. Znaki wiedzy na ołtarzu przypominają runy zaczarowujące. Umieść przedmiot. A co tu możemy w ogóle umieścić? To może być ryzyko. Runy na ołtarzu zaczynają świecić. Sum energii przepływa przez przedmiot i nasącza go nowymi mocami. Coś nowego tu mamy tak naprawdę? Chaosu Ki? Nie, no chyba wszystko jest tak samo. Nie wiem, może zrobiłem błąd dając coś, co już miało moc i tak dalej, ale dobra. Nagroda. Zobaczymy ją. I tutaj mamy, wow, jakieś buciki pod zręczność. Oraz z tego, co widziałem, śmieci? Pospolite części, a nie, dobra, to jest coś innego. Dobra, ale mniejsza. Skupmy się teraz na tych bucikach. Mam tutaj przesunięcie, 2 punkty w wyzwaniach na zręczność. Ty jeden zręczności, więcej złota otrzymujesz pośpiech. Jeden po poruszeniu się o 6 pól. Lepsze buciki. Dobra. Można byłoby tu walczyć jeszcze długo i w ogóle, ale nie. Ja schodzę niżej. Nie muszę przecież wszystkich walk wykonywać. Obelisk wyjścia. Okej. Tutaj jakieś właśnie nagrody mniejsze. Ła. Dobi. Pójdźmy na wydarzenie, może zanim coś. Przemień. Okej. Okay. Przemień przedmiot winny od tej samej rzadkości. Dobrze. Dotarza bucha dymem i światłem, aż musisz usunąć oczy. Gdy odpada kurz, ołtarz jest zupełnie cichy, a jego magia się rozładowała. Zamiast położonego przedmiotu znajdujesz inny, nieznany ci przedmiot na jego miejscu. Okej, czyli to jest sposób na wymienianie przedmiotów, fajne. Zabierasz kartę od trucizny, zyskujesz 2 punkty życia. Gdy nakładasz truciznę, otrzymujesz 2 punkty krytyczne. Jadowity kieł. Bierzemy. Będzie to dobre
Będzie na pewno dobre dla naszego łotrzyka, którego też, jak mówiłem, po tej akcji chciałbym przetestować wraz z innymi postaciami, więc będzie super. Ale tak, gdy odchodzisz od ołtarza, chcąc nie chcąc, odczuwasz lekki podziw względem zapomnianej magii Starego Świata. Dobra, i teraz nie będziemy więcej marudzić. Lecimy na bossa kolejnego i co będzie, to będzie. Lecicie głębiej do leża, wszystkie kroki odbijają się echem wśród korytarzy. Świece nadają złowrogiego blasku ścianom jaskini, na których wymalowano okultystyczne symbole. Czujesz się tu bardzo nieswojo. Wchodzę prowadzą do przestronnej komnaty. Kilkoro sekciarzy leży w pokłonie przed budzącą pod przestrach postacią na szczycie schodów. Postać odwraca się powoli i zwraca do was. A więc przybyli intruzi, woła postać. Lecz nie zatrzymacie tego, co nieuniknione. Otchłań już spojrzała na ten świat. Nie możecie się dłużej ukrywać. Ale trochę to jest dziwne. Ten tekst może błędnie przetłumaczony, ale okej. No i atakujemy, rozpoczynam bitwę. Sekciarze wstają, wszyscy naraz, naczynają na was. Otchłań was pokłonie. Skandują. Dobra. Boss fight, mam nadzieję, że będzie większym wyzwaniem niż poprzedni. Co to jest? Za pole? Wolno ziemia. Okej, okay. Na koniec swojej tury jednostka typu otrzymuje chłód. Dobra. Armata będzie zamrożona, ale no, co zrobić, jak nic nie zrobić. Teraz tak, 11 na kudo, 11 na kudo, 9 na nią i kolejne na kudo, okej. Okay. 3. Dobra, zaryzykujemy walką z nią. Tylko w sumie kwestia taka, że nie wiem, co zrobić z tym wszystkim. Wiecie, co jest naprawdę dużo atakuje, już nawet nie pamiętam co kto jak, ale... Po pierwsze ta dziewiątka, łatwo byłoby ją zniwelować. Najpierw trzeba pomyśleć jeszcze o innych efektach. To jest atak, który nie przeskoczy na nikogo innego, ale możemy dzięki temu dobić. Tym samym usuwając sobie ten święty pocisk. Zagrania, ale tak, zrobimy to. Teraz to tutaj, cios tarczą nie, już nie zrobimy. Niestety tak. 11 na niego, 11 na niego i tam się. Ale dobra, przynajmniej nasza kapłanka jest już gotowa do atakowania tam i w ogóle. No i teraz... Może chyba wezmę cię tarczą, wydaje się być sensowniejszy. Okej, kudo. Panie szok, niestety. Ale może uda się uniknąć przynajmniej innych obrażeń. Chciałbym jednego wyeliminować przy użyciu dwóch kart, żeby to zrobić. No to oczywiście, że wyeliminuję tego. Bo jednak łatwiej wyeliminować zwykłego pionka niż bossa. Przesunięcie nawet tutaj niech będzie. Jakąś turę. Zostawiamy otchłań, która będzie też potężna. Robi wrażenie. A, i przez to, że mam osłonkę, to jeszcze nic się nie stało i do pola się przemieściły. Dobra. Idealna okazja. Mam. I zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. No dobra. Więc zobaczymy, co w ogóle z tego wyniknie i... Dobijmy. Po czym teraz... Nie ma oczywiście tego efektu, który by się najbardziej przydał, więc tak, tak. Leczenie, chociaż jakiekolwiek i... Jako, że nic więcej nie zrobimy, to przynajmniej tyle. Zostawimy sobie święte uderzenie. Niestety, ranna. Teraz... Czy sojusznicy otrzymują 18 punktów obrony i wzmocnienia? Powiem ci szczerze, nie gościu, nie. Nie wiem, co ty sobie myślisz, ale to nie ma sensu. Po prostu chodź no tutaj. To wyjaśnijmy po prostu, kto tu rządzi i na jakiej zasadzie jest to walka. Zresztą, z tego co widzę, to nie ma co tutaj dodać.
Po prostu już to wygraliśmy. Nawet bez żadnych pretensji, bez żadnych ale. Jeszcze przed Kudo. 65 obrażeń jednym strzałem. No, wygrane. 14 poziom Kudo, reszta 13. Dwa legendarne żetony, jakieś inne rzeczy. No, wygraliśmy po prostu. Ha, i to nawet bezproblemowo. Ale dobra. Na ciele Gurus, jak ty znajdujecie kawałek obsydianu? Jesteście o krok bliżej do złamania cienistej bariery, którą zostawił pan Szczeliny. Dobra, można tutaj zwiedzać dalej, albo można po prostu stąd wyjść. Ja oczywiście wychodzę. Zawsze byłem zdania, że w takich grach nie trzeba po prostu rozwalić wszystkiego, przechodzić przez wszystko, a póki co tak, idziemy tutaj, tak, i jak mówiłem, później się pomyśli dalej. Więc odlokowujemy. Opanuj umiejętność, jeszcze lepiej. Możemy, z tego co widzę, wzmocnić już te efekty w końcu. Ponownie, więc tak, ja. Trochę już się gubię w tym, co chciałem w ogóle powiedzieć. Ale tak, opanowujemy i zapomniałem chyba sprawdzić, co miałem opanować. Tutaj mamy... nie zmieni to za dużo, mocarność nie jest aż taka potrzebna. A w tym przypadku werwa z wymienia sporo nawet. Ewentualnie mamy jeszcze tutaj właśnie jakieś umocnienie, które nie jest aż takie potrzebne. W tym przypadku werwa i złość, która jest ponownie meh. Ze wszystkich opcji chyba tutaj właśnie, tak szczerze mówiąc, będzie to najsensowniejsze. Żeby nałożyć mocarność, wtedy będę mógł nakładać to mrozy przynajmniej każdemu. Nawet jeśli będą mieli milion osłon. Dobra, to już ogarnięte, a skoro to ogarnięte, to nie ta opcja. To mamy chyba już ogarnięte mniej więcej wszystko, więc idziemy szybko na wrzosowiska. I oczywiście znowu, wypaczalnie się wzmaga, pan szczelny jest potężniejszy i jakieś tam nowe rzeczy się stały. Ciekawe tutaj... A, dobra, tu jest ten wskaźnik. Nie wiem, czy jeśli... Nie, jeśli będę zbytnio zwlekał, czy to nie spowoduje tego mniej więcej, że tak, że już przegramy automatycznie. Ale o tym się przekonamy później, a póki co najpierw do Win. Mamy wszystkie składniki, dzięki nim mogę wyczarować zaklęcie przełamujące. Gdy przejrzysz oba klejnoty w pobliżu bariery, ich częstotliwości harmonicznie pokonają i roztrzaskają barierę. Zostało ostatnie zdanie, zgładzić samego nikczemnego pana Szczeliny. Musimy powstrzymać go przed dalszym wypaczaniem tych ziem. Zaczyni rozdział, chyba, no i... cała ta reputacja, czy co tam było. Ale okej. Okay. Wszyscy na tym skorzystamy, że sekciarzy już tam nie ma. Łapiemy tych, którzy uciekli, wyślemy ich do Cytadeli, by stanęli przed obliczem sprawiedliwości. Dzięki tobie cywile mogą przestać się bać, a handlarze wrócić na swoje trasy. Ej. Dobra, w takim wypadku mamy tutaj cokolwiek jeszcze sensownego. Z tego co widzę, nadal ten sam kłam, co zawsze. Chociaż... Okej. Hej. Wow. To jest, powiedzmy, co najmniej ciekawa rzecz. Niestety nie jest aż taka przydatna. To jest za to super, moim zdaniem. Nawet dla naszego właśnie tamtego łotrzyka. Te przedmioty tutaj, tego co widzę, nie są już takie dobre. Ostatnie co nam zostało to tylko hazard. Legendarna broń. Dostaliśmy łuk. Może w końcu zrobiliśmy teraz coś potężnego. Dwa obrażenia, daleki strzał. Tutaj mamy dwa obrażenia dystansowe. Gdy nakładasz korzenie, otrzymujesz 4 punkty trafień krytyczny. Daje 1 punkt zwinności, gdy dajesz pole. I kolejny przygotowany strzał nakłada na cel 2 korzenie. Jeśli cel już jest w korzeniach, 4 punkty. No będziemy mieć o jeden mniej strzał, ale moim zdaniem to może być też dobry wybór. Więc zdecydowanie legendarkę sobie zostawię. A teraz nawet... Miałem kończyć odcinek, ale powiem wam szczerze, nie ma co. Lecimy po prostu już od razu zakończyć to wszystko. Idziemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po prostu odcinek będzie długi, ale no, żal mi by było, gdyby po prostu zrobić inaczej. A teraz tak, nadszedł czas, by zgładzić pana Szczeliny. Będzie to spore wyzwanie, możemy na nim polec, oczywiście. Ale ja nie ma, przepraszam, muszę to zrobić po prostu.
W takim miejscu nie mogę zrobić wam cliffhangera. W szczególności, że te walki nadal nie wydają się być jakieś super groźne. Dobra, 10 w niego, czyli trzeba szybko, i 10 w nią, co też przydałoby się szybko, ale nawet jeśli tego nie zrobimy, to nie będzie tak źle. I czyli zrobimy tak, może nie jest najmądrzejsze, ale niech będzie. Nic więcej. Trzeba robić, kończymy turę. 10 w nią. Tego trzeba się pozbyć też czym prędzej. Poza tylko za 49, niestety całe 3 punkty zmarnuję na to. Tego mógłbym za jeden punkt zmarnowany pokonać pająka. 5 znowu, czyli za mało. Ciężki wybór. Chociaż tutaj nie wiem, czy to nie blokuje. Dobra, trudno. Powiedzmy, że zaczniemy od wyeliminowania tamtego i tutaj chociaż trochę pająka osłabimy. Też mam jeszcze punkty? Nie, nie mam. No i niestety otrzyma te swoje obrażenia. Cała. Ale tak. Nie ma co nad tym płakać. Jakie 10 obrażeń. Nie czyni jeszcze tego wszystkiego przegranym. O, i zaraz będzie kolejna fala wrogów. Dałbym chyba magiczną falę. Idealna będzie, żeby powitać wszystko, co tutaj przybędzie. Te dwa pająki są szybsze, oczywiście. Okej, okay, więc trucizna to ten niegroźny. Ten. Też niegroźny, dobra. Czyli wszystko spokojnie, niegroźne, poradzimy sobie. Ja przekaz jeszcze coś takiego pięknego mogę zrobić. Tak. Jeszcze coś takiego. Tym samym zostawiając jednego pająka. Dobra, wiecie co, nawet nie czuję, żeby to było konieczne teraz, żeby i mocy. Więc tak, tak. Prawienie, niech będzie. Co? Wielkiego znaczenia nie ma. Wieprzył tą swoją truciznę i wieżyczka. Dobije, jeśli nie dobije, co? Dobidłami go, nawet nie zasłużył na jakieś lepszą śmierć. I okej, 14 poziom dla pozostałych towarzyszy. Jakiś fajny. Jeden do siły, jakieś inne efekty. Podoba mi się. Daj koszt przypływu grawitacyjnego. Obrożni od ataków zaklęciami, gdy odkładasz. Że nie trzymać 5 punktów. Myślę, że wezmę, bo legendarka. Ale nie sądzę, żeby to było też takie strasznie dobre. Okej. Okay. Wymniejszamy większość talii. Tym samym wyrzucając jedną kartę. Szczerze nie wiem, którą. Dobra, a niech będzie błogosławiony cios. Wiem, że niby zbieranie tego całego czerpania powinno być istotne, ale... Na obecny moment wydaje mi się, że błogosławione ciosy są większym problemem niż wsparciem. A jemu zobaczymy, jak działają talenty drugiego poziomu, bo widzę, że tutaj coś już lepszego. Dwa odpowiedzi na pioruny, wywołanie szoku ma 15% szans na zwiększenie wartości 50%. Super. Odpowiedź na chaos, nałożenie przez ciebie punktu trucizny. Upływałem o 10% wolniej. Przezwane jednostki otrzymują 4 punkty trafień krytycznych. Fajne, ale to niepotrzebne. Gdy wrzucisz 19 lub 20% zdarzenia, karta umiejętności nie wyczerpie się. Super, ale ciężko to wyrzucić. Mistrzostwo dwóch broni. Nie. Czujność, nie dostajesz karty inicjatywy za zasadzkę, zachowujesz jedną kartę więcej na koniec swojej tury. To jest potężne. O, to jest też fajne, z cienia. Czujność. Definitywnie czujność, to jest taki potężny efekt, jak teraz widzę. Ale dobra, teraz wydarzenie. Nie przedmiot tej samej rzadkości, no. Podobnie trafiliśmy coś fajnego, więc pierścionek. Dajemy za co? Na pierśnik. Jeden siły, jakieś inne fajne rzeczy. Bierzemy. To my tu mieliśmy do tej pory. Jeden siły, jeden w osłonach, a tutaj mamy jeden siły. Koszt opancerzania zmniejsza się. Dwa w obronach siły. Maksymalne punkty życia. Nadal jedne siły. O. Tylko czy to jest aż takie istotne? Patrzę i... Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to jest nawet gorsze niż to, co miało do dawna. Jakieś kolejne wydarzenie, albo krypta piętro niżej. Zaryzykujemy wydarzeniem. O nie. Testu S. Nie wiem, czy to jest S. Chyba siły. W kulcie przytacza się głuche dudnienie, a że skupienie odrywają się kawałki skał. Nawet jeśli trzymam 6 punktów obrażeń, to nie jest aż tak źle. No, udało się akurat. Dobra, tutaj... Niestety nie, więc 6 punktów obrażeń. Nie mam jak przerzucić. Niego...
A, zaryzykuję też bez niczego. Przecież może dało się przerzucić, ale już nie trzeba. Dobra, sukces. Tylko ona dostała 6 punktów obrażeń, co nie jest aż takie tragiczne. Schodzimy na dół, niżej. Zdarzenie. Okej, okay, szansę na wartościową nagrodę za 2 losu. Meh. Podajmy po prostu trochę złota, nic wielkiego. Potyczka z 3 pajączkami. O nie, wiecie, to już jest naprawdę blisko końca i ten odcinek będzie długi przez to, ale ja naprawdę chcę to już zakończyć. I zanim po prostu będzie jeszcze gadka, że zakończyć po prostu pierwszy rozdział, przecież jeszcze dużo przed nami, to od razu powiem, niestety nie. Na obecny moment po prostu po zakończeniu rozdziału pierwszego chciałbym sobie zrobić przerwę od Gordiana poniekąd. Super kudo, nie ma tak zmarnować tak potężnych ataków na skrzynki. Też. Ale no. Może jeszcze kiedyś wrócimy na następne rozdziały. Na pewno, jeśli byśmy to zrobili, to będzie to w innej ekipie. Mówiąc naprawdę szczerze, obecna ekipa jest fajna. Tylko pierwsza rzecz, chciałbym sprawdzić po prostu inne rzeczy. I druga sprawa. Aha. Jakby to najłatwiej powiedzieć. Trochę zmęczył mnie kudo. Wiem, że niektórych może to zaskoczyć, ale taka jest prawda. Przyjemnie się nim gra, ale on jest nienaturalnie potężny. Po prostu jego siła jest nieproporcjonalna do tego, jakie wyzwania oferuje rozgrywka. Tak, pójdziemy tutaj, wiem, że to trochę głupie, ale niech będzie, tak. Teraz coś się zmieniło? Tak, niestety zmieniło. Ciekawe, teraz jest 11 razy 3. Ha. Dziwne, bo... Mhm. 11 razy 3. Powinno być mniej. Chyba, że ma jakiś efekt, o którym mi nie wiadomo. Ale nie, nie powinno być. Dziwne strasznie, ale dobra. Nie przejmujmy się tym. Może uda się go ubić. Tutaj mam 16. Nie, to jest lepsze. No tak, ubiliśmy. I właśnie o takich rzeczach mówiłem. Jak widzicie, po prostu kudo. No, delikatnie to określając, wyluje jakiekolwiek wyzwanie swoim potęgom. Fajnie jest tak czuć swoją siłę i inne takie, ale... Więc tutaj, będąc szczerym, to nawet nie czuję siły, czuję tylko takie... Kurczę, ten kudo to został stworzony z myślą o, nie wiem o czym, ale to jest zdecydowanie za mocne na ten etap. Dosłownie nic innego nie czuję. Żadnej jakiejś wielkiej satysfakcji z tego, że on wygrywa, że coś... A, rozumiecie, mam nadzieję, o co mi chodzi. A póki co, tak... Tego gościa... Pajączka niby też, ale pajączkiem akurat się aż tak nie obawiam. No bo proszę, widzicie. Jeden atak i po sprawie. Żeby nie było, naprawdę, to jest fajne, tylko... U niego nawet nie trzeba żadnej strategii. Patrzysz, a dobra, to jest krwawienie. Tak jest krwawienie, rzucamy to, a potem cokolwiek innego i większość wrogów po prostu padnie w sekundkę. Może po prostu to jest normalne na grze, na tym poziomie trudności. Tyle. Może nie, nie wiem, ciężko. Na początku tu rundy teleportuje się... A, teleportuje losowego bohatera na losowe pole, niedobrze. I wkurzenie na losowego bohatera. Moja odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż, nope. Nawet nie wszyscy siedzą tutaj, ale ja tego po prostu nie chcę. Dobra. Pokonany. Naciągnięcie łuku. Jeden strzał. Mniejszy na pająka czy na Wendigo. Pająk. Tu ciśnę. Gdybym zauważył wcześniej, to mi naci zagrał. A w takim wypadku nope. I wracamy tam. On 11. Ja bym chyba w nikogo nie może. Jakąś zdolność z opisem krótki dystans. Pierwszy raz widzę. Ale dobra. No. Dobra. Tak. Niech nawet idzie tutaj, co wielkie już nic nie robi. Tak. I... Nie powinna jeszcze zginąć.
Ale zrobimy tak, w ten sposób będzie więcej podpalenia niż było zamrożenia. Powinien też się przerobić na coś sensowniejszego, zachowujemy to na wszelki wielki. Ale jak widać nie będzie to aż takie potrzebne, bo cios tarczą wykończy wszystko. No, rozumiecie o co chodzi. Czapka, inteligencja, jakieś inne rzeczy zobaczymy za chwilę. Teraz tak, tutaj mamy inteligencję. Czerpanie many. Ciekawe, ma transportowanie many, czy to czerpanie z dwóch źródeł. Poli tą nową czapkę. Tak, tak, ma inteligencję, 10 inteligencji, znaczy 1 inteligencji za każde 10 kart i obrażenie od zaklęć. Tutaj otrzymujesz jeden punkt na początku bitwy czerpania. Szczerze? Lepsze. Chociaż z tego co widzę, to osłabi, jeśli tam to ubiorę. Więc na razie jeszcze musimy chyba zostać z tym. No i tak. Już prawie godzina. Nie wiem, czy mi się to uda przetworzyć, chociaż zobaczmy w ogóle na podglądzie. A, dobra, tym razem na szczęście nie zrobiłem takiej lamy jak zazwyczaj. I głośność jest, znaczy jaka głośność, ustawienie jest prawidłowe. Inaczej mówiąc, mamy to co chciałem, a nie to co się trafiło samo z siebie. Czyli nie jest 4K, inaczej mówiąc po ludzku, bo jak widać strasznie mieszam, plączę. Jeden punkt obrażeń, niestety. Okej. Dobra, widłami go. Teraz magiczna fala, proszę cię falo. Nie trafiaj w meble. Chyba dobijmy jednego pająka i osłabmy drugiego. Ja wybiję za jeden. Więc no. Nawet nie trzeba się tym przejmować. Z tego co widzę. No, wygrana. Fajna. Piętro trzecie. Szczerze powiedziawszy, chyba to już jest najbardziej rozbudowana rzecz ze wszystkich, ale jesteśmy. Panu szczeliny. Oj, ciekawe jak to będzie. Ale dobra. Dotarcie do ogromnej podziemnej komnaty. Czym docieracie? Dobra. Jej architektura rzeczywiście robi wrażenie. Platforma na środku zawieszona jest nad przepaścią, której dno, jeśli istnieje, sięga tak głęboko, że rozmywa się w ciemności. Pan Szczelny unosi się nad pentagramem na ziemi. Podobno do tego w siedlisku się sekciarzy w jaskiniach w lasach. Pod nim spoczywa wyschnięte ciało króla Andaro. Przeszliście długą drogę, by doświadczyć przeszywającą bolesnej śmierci. Niech tak się stanie. Mówi pan Szczelny, a każde jego słowo ocieka wrogościem. Nie wiem, czy dam radę, bo wiecie, on już jest podwójnie wzmocniony, ale zobaczymy. Żyjcie ze strachu, śmiertelni. Tę krainę pochłonie śmierć. Dobra. Mamy tu w takim wypadku... O, nie wierzę. Wskrześ szkielet, na pewno z tym by ci pomógł. Wskrzesza zombie. To jest jeszcze? Nakładasz punkt chodu, gdy zawsze gdy zadajesz obrażenia. O, niedobrze. Ale dobra, mamy w takim wypadku dwóch tutaj takich pseudobossów, których musimy pokonać. Tutaj odrzucimy... To. Też nie, amunicję. Tak. I no, liczyłem na coś lepszego. Niestety. No, zostawiam amunicję. No i nie znamy zamiarów, co jest masakryczne, bo nie wiemy co zrobić. Widzę, że on ma dwie tury, więc to jest prawdziwe wyzwanie. Ale powiem wam szczerze, w tym momencie... mógłbym odpowiedzieć, czy w sumie nawet odpowiem, w bardzo... będę powiedzieć poniekąd głupi sposób. Prawdziwe wyzwania nie istnieją, kiedy mamy w towarzystwie naszego kotołaka. Jeśli da się tak go określić. Dobra. Tak, bo to i tak się zmarnuje, to zostawiamy, no i idziemy dalej. Okej. Czy mogę się jakoś pozbyć tego zombiaka szybko? Mogę. To też tak zrobimy. I niestety już żadnej obrony ani niczego nie zrobię. Ze wszystkich rzeczy zachowujemy blok tarczą, czy w sumie cios tarczą blok. Tak, tutaj mamy jakieś plany. 12 obrażeń i 10 obrażeń. A, dobra.
Jakoś sobie poradzimy. Gorzej tylko, że on ma pierwszą rundę. Wieżyczka. I więcej zrobić nie możemy, ale wieżyczka jest przynajmniej wzmocniona, więc... Nawet jeśli będzie coś atakowała, to zwiększy obrażenia. Więc dobrze. No tutaj już jesteśmy na skraju możliwości. Nie chciałbym, żeby ona nam padła, ale wiecie, różnie może być. I nie ma tej jednej karty, która mogła nam tutaj odmienić losy. Smutne. Ale dobra, pozbywamy się w takim wypadku tego. Stawiamy sobie nadal tą osłonkę. O Jezu, i padła nam. Zapomniałem o tym, że tam jest przecież ten mróz. Jest wyzwanie. Całe szczęście można ją ożywić, żeby nie było, więc... Co jeszcze? Ale tak. Niestety padła nam. Spore wyzwanie to będzie ten pan szczelny. Może jednak. Wystawienie. O nie, i rozbrojenia. O, jest już trochę nie w porządku. Teraz to nie, nie, wieżyczka. Musimy wieżyczki zbierać. To jest nasza ostatnia nadzieja na to, żeby wygrać. Oczywiście, że na Kudosa. Na kogo innego. Zostawiamy i tak to. To jest najpotężniejsza rzecz, jaką mogę mieć, więc tak. 7 punktów obrażeń, mrozu, 9 chłodu. Niedobrze. Kolejna wieżyczka w takim wypadku. Wzmacniamy jeszcze bardziej tą, póki żyje. Art ducha. Niech będzie nawet, że to. Nie ma znaczenia. Musimy po prostu działać. Walka będzie ciężka przez... Po części moje wina. Myślałem o niektórych efektach. Ale tak. Cokolwiek mogę zrobić, zrobię to. Ja tutaj mogę jeszcze wygrać. Będzie ciężko, naprawdę, ale ja się nie poddam tak łatwo. 4 punkty korzeni. Na koba, na wieżyczkę, dobra. I zwiększę swoje atrybuty. O, na to nie pozwolę. Chociaż w sumie nie pozwoliłbym. Ale niestety nic z tym nie mogę zrobić. Więc snajper. Dobrze. Tak. Więcej nie zrobimy, więc na wszelki wypadek wieżyczkę zachowujemy. Zwiększa swoje atrybuty, no niedobrze. Ale teraz możemy przynajmniej się pobawić. 100% wrażenie od mrozu tylko otrzymuje. Nie jest najlepsze, ale... To nie mrozem my tutaj rządzimy. Nie! Mróz to tylko niewielka zabawka w rękach kogoś takiego jak nasz tutaj... Potołak. Nadal nie pamiętam, czym on jest. Tak. Straciliśmy jedną towarzyszkę. Jest to bolesne na pewno dla naszej sprawy, ale... Damy sobie radę. I teraz tak, potrzebuję łącznie... Damy radę. Damy radę, co zrobić. Coś sobie wymyśliłem. Tak. 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 No i nawet coś takiego. Super. Chwila, jeszcze co on robi? 16 obrażeń na niego i... 12 na niego. Dobra. Dobra. Niedobrze. Przeżył na jednym punkcie życia. To już jest fart. Osłonę zarzucić. Ale nie będzie taka osłona. W ten sposób przynajmniej mam pewność, że pozbędę się czegoś, co może mnie zabić. Dobra. Osłonka. Osłonka to jest moja ostatnia nadzieja. Ale... Czyżby? Mamy to. Masz dużo siły, jak na śmiertelną istotę, lecz nasz jest Legion, a kolejny powstanie, gdy ja upadnę.
Okej. 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 My to naprawdę zrobiliśmy? Wow. Udało ci pokonać pola szczeliny? Nie mogę w to uwierzyć. Tak, to prawdziwe zwycięstwo, albowiem się, że to dopiero początek. Wiemy, że ostatnie zdarzenia wywołały działalność sekty. Powodry wciąż jest na wolności i wiadomo, kiedy może się tu to zdarzyć znowu. Zawsze taka profesjonalna, ale masz rację. Pretensjonalna, chyba nie profesjonalna. Zgromadź wszystkich, którzy mogliby pomóc w pogoni. Marku już organizuje wyjazd z miasteczka. Nie przegap takiej szansy. A ty, kapitanie? Przykro mi, ale tu musimy się rozstać. Moim obowiązkiem jest zapewnienie powrotu Srebrnej Twierdzy do stanu świetności. Obyśmy spotkali się ponownie w lepszych okolicznościach. Aż trudno w to uwierzyć, że naprawdę ci się udało. Jesteś zbawcą tych ziem. Po zgładzeniu pana Szczelny możemy zacząć powoli odbudowywać miasto. Wow. Wiecie co? Wow. Gadajmy jeszcze z Marko, ale odcinek już dawno powinienem skończyć. Jednak się udało. Andosz w swojej działalności wymienia się nie tylko dobrami, lecz także czymś o wiele cenniejszym. Wiedzą. Gdzie są kłopoty? Tak, kłopoty. Kłopoty. Tam będą zyski. Oczywiście obecność bohatera czy dwóch u mego boku nie zaszkodzi. Pojedziemy stąd na wschód, na pustynię. Jest spora szansa, że uda nam się wyciągnąć co więcej informacji o tej sekcie, od mojej starej przyjaciółki. Przejdź do kolejnego aktu. Anuluj. Póki co nie przechodzimy. Ale tak. Mamy to za sobą. Ukończyliśmy rozdział pierwszy. I tym samym ukończyliśmy też na obecny moment spotkania z grą Golden Quest. No i cóż, nie wiem, czy jest coś więcej do dodania. Dziękuję wam bardzo za uwagę i cóż, miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś znajdzie mnie wola i ochota, by kontynuować przygodę naszego krwawego maga, bądź też innych bohaterów w rozdziale drugim, trzecim, a może nawet i czwartym. Ale teraz to już tyle. Mi się bardzo przyda... Tak, przyda przerwa. To też, ale chciałem powiedzieć najpierw coś innego. Bardzo podobała ta przygoda. I cóż... Do zobaczenia już niebawem w innych grach, więc trzymajcie się i hej, hej!